Jejku, gdybyście wiedzieli, ile było stresu. Teraz się śmieję, oglądając te filmiki króciutkie, które wrzuciłam na początek. Tak mnie śmieszą, ale to nie było udawane, taka była reakcja. Najpierw w ogóle mi się chciało płakać, po chwili w ogóle tak stwierdziłam, że warto byłoby coś nagrać, jeśli chcę prowadzić jakieś tutaj, poprowadzić filmiki o prawku. Także takie miny tam były, wybaczcie. Hejka wszystkim! Tak, udało się, tak jak widzicie po tytule, udało się zdać egzamin na prawko. Jestem kierowcą od 2 dni. W piątek o 8:50 miałam egzamin i w końcu za trzecim razem się udało. Jejku, gdybyście wiedzieli, ile było stresu. Jeśli ktoś już zdał, przechodził ten egzamin, to wie, co to jest. Mi się łapki trzęsły, nogi mi się trzęsły. Brzuch miałam tak ściśnięty, że po prostu masakra. Opowiem wam w ogóle, jak wyglądał ten egzamin. Na ostatnim filmiku nagrałam wam, opowiedziałam, jak wyglądał pierwszy egzamin, pierwsze podejście, drugie podejście, a teraz wam opowiem, jak to podejście wyglądało, kiedy już udało się zdać. Ja już się tak modliłam, żeby to już się udało, żeby to już był ten raz. Każdy egzamin był taką dawką stresu. Tak, przez głośnik było, że Kopaczewska do samochodu numer 4. No to ja tak spięłam się strasznie. Idę do tego samochodu, zaraz podchodzi egzaminator, jako pierwsi ruszyliśmy na plac. Tam ustawił i mówi, że wylosowano mi światła awaryjne i płyn do spryskiwaczy, żeby sprawdzić te dwie rzeczy. No to jeśli chodzi o te rzeczy na placu, to już tak wszystko miałam naprawdę obcykane. Za każdym moim podejściem, że tak powiem, nie było tam żadnych problemów. Jedynie jak starszy egzaminator czepiał się trochę z płynami, ale nie wiem czemu, bo wszystko powiedziałam jak należy. Tak mi się wydaje. Instruktor myślę, że też by tak powiedział. Generalnie każdy plac się udał. Mu pokazałam tutaj te światła, płyn opowiedziałam wszystko, pokazałam, wskazałam, także było git. Łuk się udał w zasadzie perfekcyjnie, byłam z siebie zadowolona, bo na tym zakręcie, jak cofanie do tyłu też wyszło. Cofanie do tyłu. Cofanie, po prostu było. Też wyszło git. Potem była górka, też wyszło dobrze i ruszamy na miasto. Proszę skręcić w prawo, potem włączyć się do ruchu. Już nie musiałam aż tyle czekać, jak tam chciałam na tę główną taką wjechać. Nie było tak źle, nie było aż tak strasznego ruchu jak wcześniej, bo wcześniej to już mnie tam egzaminator poganiał, że czekam nie wiadomo na co. On coś takiego powiedział, wcześniejszy egzaminator, że na co pani czeka, samochodzik ma, czy w tle pani czeka? Nie chciałam wymusić, ale no faktycznie może trochę za długo czekałam. Generalnie to była taka tradycyjna trasa egzaminacyjna, jeśli chodzi o Toruń. To była klasyka, to były klasyczne uliczki. W zasadzie wszystko miałam obcykane. W Google Maps sobie wchodziłam i jeździłam po tym Live View, czy jak to się nazywa, że się jeździ, wiecie, można sobie chodzić jakby z widokiem całym. Także sobie tam jeździłam, tak przesuwałam, klikałam tym, jechałam. Potem dojechaliśmy, żeby zaparkować. Miałam parkować w jednym miejscu i mi się nie udało. Wyobraźcie sobie, dojechałam jakoś za blisko tego samochodu, nie mogłam otworzyć drzwi, więc ja mówię, że korekta by się przydała. Coś takiego. On mówi, że zrobimy to w innym miejscu, że będzie pani miała okazję się poprawić to w innym miejscu. Potem faktycznie było drugi raz i już wyszło dobrze, całe szczęście, bo już tak się bałam, że na tym obleję. W ogóle tak mi jakaś ciężarówka zasłoniła, że jak wyjeżdżałam z parkowania, to musiałam tak szufladkę się wychylić, ten tył, że bałam się, że tam wymuszę jakieś pierwszeństwo, bo nic nie widziałam przez ten samochód obok, taki wielki był. To też była masakra. Już czułam się tak, że zbliża się mój koniec. No i potem jeszcze na takim dużym rondzie tu na Szczanieckiego, jeśli jesteście z Torunia, kojarzycie Toruń, to wiecie, gdzie to jest, to duże rondo. I w ostatniej sekundzie zmieniło mi się światło znowu. Już się bałam, że popełnię ten sam błąd, że przejadę w ostatniej chwili nad czerwonym. Zatrzymałam się kawałek za sygnalizacją i byłam na środku praktycznie, wiecie, już za światłami. Tam nie jechałam, żeby nie było, że jadę na czerwonym, więc przez parę minut nie wiedziałam absolutnie, co robić. Przez parę minut. Ja myślałam, że już zaraz mnie obleje. Cisza straszna. I tak kątem oka patrzę w tym, w lusterku, czy ruszają ci za mną, czy już jest światło dla nas. No i jakoś się udało, bo wybroniłam się, nie stworzyłam za żadnego zagrożenia, to i pojechaliśmy, jak już widziałam, że za mną ruszają. I było dobrze. Także potem już kierowaliśmy się w stronę Wordu. Było wszystko potem już dobrze. Z tego, co pamiętam, jeszcze było zawracanie, ale to była sygnalizacja świetlna bezkolizyjna, to nie trzeba było tam ogarniać pieszych i tak dalej, tylko siup, pojechać.
Tory też były po drodze. No i już jechaliśmy do Wordu, już byłam szczęśliwa, bo czułam, że ten, ale do końca byłam taka spięta, żeby czegoś nie schrzanić pod koniec. Potem wjechaliśmy, udało mi się super zaparkować już w samym Wordzie i powiedział, że błąd był taki, 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 ale wynik jest pozytywny. Także ja już tak odetchnęłam z ulgą. Byłam naprawdę taka szczęśliwa, bo koszmarny egzamin. Ja generalnie bardzo się stresuję różnymi egzaminami, różnymi, no, takimi rzeczami. I po prostu to był najgorszy chyba egzamin na świecie. Ale się udało, także naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Tyle się modliłam, żeby to już się udało. I tak jadę do urzędu, żeby to wszystko pozałatwiać i odebrać dokument i bardzo się cieszę. I w ogóle chciałam podziękować za wszystkie gratulacje, bo tego tyle przyszło, jak na Instagramie napisałam, że się udało. To tak życzliwie, w ogóle sympatycznie tyle pisaliście i no, skrzynka załadowana wiadomościami. Także dziękuję. W ogóle jeszcze powiem Wam, że w najbliższym czasie nagram moje porady, czego się nauczyłam przez te właśnie niezdane egzaminy, wcześniejsze dwa podejścia, bo tak jak mówiłam, zdałam za trzecim. Tak, chciałam nagrać moje porady i to, o czym należy pamiętać, takie jakby triki, tak, których też mnie wyuczył instruktor, jakieś takie, żeby sobie powtarzać coś, dzięki temu nie zapomniałam o paru takich istotnych rzeczach i na placu też manewrowym nie miałam ani razu żadnego problemu, także też chciałabym powiedzieć na przykład trochę o przygotowaniu do jazdy, bo wyuczyłam się czegoś na pamięć, dzięki temu nigdy nie miałam z tym problemu, także się podzielę tym z Wami, moimi różnymi przemyśleniami i właśnie wskazówkami, także czekajcie na ten filmik, już wkrótce się ukaże. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę, może jakieś swoje doświadczenia też możecie się tym podzielić w komentarzach. I widzimy się niedługo właśnie w tych kolejnych filmikach o prawku i nie tylko. Zaglądajcie na Instagram Agata Kopaczewska, także mnie tam znajdziecie, tam jest mnie najwięcej w sumie i widzimy się niedługo. Pa, pa!